Wyspa Tortuga to po hiszpańsku Isla Tortuga, czyli po prostu Wyspa Żółwia. Jej nazwa prawdopodobnie wzięła się stąd, że wyglądem przypomina nieco skorupę tego zwierzęcia. Położona jest na północny zachód od Hispanioli. Północna część Tortugi jest raczej górzysta i skalista. W części południowej odnajdziemy swoisty naturalny port. Sama wyspa ma powierzchnię około 179 km2. Obecnie należy do Haiti, ale przez kilkadziesiąt lat przechodziła z rąk do rąk. Obecnie byli na niej Anglicy, Francuzi, Holendrzy, Hiszpanie, no i oczywiście piraci, dysponującymi listami kaperskimi lub nawet bez nich. Skąd w ogóle się tam wzięli? Cóż, spora w tym zasługa Hiszpanów, którzy chcieli pozbyć się niepożądanego elementu z Hispanioli, a że na Tortugę było stosunkowo niedaleko, zresztą i stamtąd Hiszpanie próbowali ich wykurzyć. Piraci utrzymywali się na wyspie także z łowiectwa i hodowli zwierząt i właśnie w to ich źródło zaopatrzenia postanowiono uderzyć. Cześć, mam na imię Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was na materiał poświęcony historii świata, a dzisiejszy film będzie o Tortudze, legendarna przystań piratów, zdolna do obrony przez wiele miesięcy, której nikt nie odważył się zaatakować. Twórcy Piratów z Karaibów mogli przesadzić, ale czy rzeczywiście? Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje i zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz jedziemy z materiałem. Początki osadnictwa na Tortudze sięgają pierwszych lat XVII wieku i powiązane są z hiszpańską ekspansją na Morzu Karaibskim. W 1604 roku władze w Madrycie postanowiły całkowicie podporządkować sobie mieszkańców Hispanioli, obecnie Haiti, zajmujących się przemytem i nielegalnym handlem z Francuzami i Anglikami. Sytuacja w regionie była napięta, a europejskie mocarstwa zaciekle walczyły o wpływy. Dlatego Hiszpanie, tracący na rzecz wrogów, kolejne tereny starali się tłumić najdrobniejsze przejawy nieposłuszeństwa wśród podbitej ludności. Wskutek ich działań do opustoszałej części Hispanioli zaczęli napływać nowi przybysze. Niewolnicy, więźniowie, żołnierze oraz cudzoziemcy poszukujący przygód postanowili zrobić użytek z ziemi leżącej odłogiem oraz czerpać korzyści z polowania na dzikie bydło. Ponieważ w powietrzu wciąż wisiała interwencja wojsk Hiszpanii, która nie była zadowolona z takiego osadnictwa, imigranci przenieśli się właśnie na sąsiednią Tortugę. Ta wysepka o powierzchni zaledwie 180 km2 z racji skalistego wybrzeża i obecności licznych zatok stanowiła naturalną fortecę. Wkrótce stała się bazą wypadową do morskich rabunków, które okazały się znacznie łatwiejszym źródłem dochodu niż żmudna uprawa roli. Dawni robotnicy przymusowi i żeglarze, dezerterzy dali początek pirackiej społeczności. Jak pisze profesor Marcin Florian Gawrycki, w książce Historia Wysp Bezużytecznych uczynili oni z Tortugi bastion walki przeciwko hiszpańskiemu monopolowi handlowemu na Karaibach. Kierowały nimi silnie rozwinięty indywidualizm oraz niechęć do podporządkowania się jakimkolwiek prawom. Strategie działania i wczesne sukcesy. Tortuga, usytuowana w strategicznym miejscu cieśniny zawietrznej między Hispaniolą a Kubą, była idealnym punktem wypadowym dla piratów. Dzięki dużemu ruchowi hiszpańskich statków piraci mieli wiele okazji do zdobywania łupów. Atakowali głównie nocą, gdy wiatr sprzyjał wypłynięciu na Atlantyk, a w ciągu dnia wiatr zmieniał kierunek, co ułatwiało ataki na statki płynące z Europy, przewożące cenne łupy. Jednym z pierwszych piratów, który odniósł sukces w tym regionie, był Pierre Legrand. Wraz z 28 ludźmi przejął galeon, który był okrętem flagowym wiceadmirała. W obliczu braku żywności piraci wywiercili otwory w swojej łodzi, aby zmusić się do walki bez możliwości odwrotu. Zaskoczyli kapitana i jego oficerów podczas gry w karty, co pozwoliło im łatwo przejąć statek. Po tym sukcesie Legrand, dumny ze swojego osiągnięcia, zrezygnował z dalszych ataków. Piraci i ich nietypowe związki. Przez tę grupy piratów z Tortugi zazwyczaj składały się z 6 do 8 osób, a zasada wspólnego dzielenia się wszystkim była powszechnie akceptowana. Co ciekawe, niektórzy z tych piratów żyli w związkach homoseksualnych, znanych jako metalotaż, od francuskiego słowa metalotaż. W takich związkach przyjmowano, że partner, który przeżyje dłużej, dziedziczy cały majątek. Czasem na wyspie zaczęły pojawiać się kobiety. To doprowadziło do pewnych zmian. Jeśli jeden z partnerów w związku metalotażowych ożenił się, jego żona również była traktowana jako wspólna. Skąd wzięły się tu kobiety? Około połowy XVII wieku francuski gubernator Bertrand de Ogeron postanowił wprowadzić na wyspie heteroseksualizm. Według innej wersji miało to uspokoić piratów i sprowadził tam kilkaset prostytutek. Piraci z Tortugi mieli swój własny kodeks, znany jako Custom
of the Coast, który powstał około 1640 roku. W tym czasie piraci zaczęli nazywać siebie braćmi wybrzeża. Kodeks ten zawierał zasady dotyczące wyboru kapitanów oraz podział łupów. Kluczową zasadą było: brak zdobyczy oznacza brak zapłaty. Kapitan otrzymywał dodatkowy udział, a szkutnik odpowiedzialny za naprawy i uzbrojenie statku miał ustaloną z góry stawkę. Osoba, która jako pierwsza dostrzegła ukryty łup, otrzymywała premię. To motywowało piratów do czujności. Kodeks piratów przewidywał również system odszkodowań za rany poniesione podczas walki. Za utratę prawej ręki pirat otrzymywał 600 części z 8, hiszpański dolar był dzielony na 8 części lub 6 niewolników. Za lewą rękę przysługiwało 500 części lub 5 niewolników. Utrata prawej nogi była wyceniana na 500 części lub 6 niewolników, a lewej na 400 części lub 4 niewolników. Za utratę oka lub palca pirat otrzymywał 100 części lub 1 niewolnika. Wszystkie te odszkodowania były wypłacane ze wspólnej kasy. Piraci musieli przestrzegać surowych zasad uczciwości. Zabronione było używanie kłódek, a także rabowanie na własną rękę czy kradzież między sobą. Pirat przyłapany na kradzieży po raz pierwszy miał obcinany nos i uszy. Recydywiści byli porzucani na bezludnej wyspie. Najbardziej znany pirat z Tortugi, wielu piratów zasługuje na ten tytuł, w tym słynny walijczyk Henry Morgan. Jednak warto zwrócić uwagę na jednego morskiego rozbójnika, Jean-David Nau, bardziej znanego jako Francis Olonai. Jego pierwszy statek został mu przekazany przez gubernatora Bertranda Ogerona, co okazuje się błędem. Francis Olonai zyskał sławę dzięki swoim spektakularnym i szeroko zakrojonym akcjom, a także niezwykłej brutalności. Bycie jego więźniem było prawdziwym koszmarem. Olonai torturował swoich więźniów, odcinając im kawałki ciała, a nawet całe kończyny. Podczas najazdu na Nikaraguę, według legendy, wyrwał serce żyjącemu więźniowi i zjadł je na oczach jego towarzyszy. Aby pokazać, że nie żartuję, część jego załogi nie mogła tego znieść i odpłynęła z jego pierwszym oficerem Mosem Van Winem. Zmierzch ery piractwa. Dopóki kolonialne mocarstwa były w stanie wojny, piraci z Tortugi zawsze znajdowali sposób na kontynuowanie swoich działań. Jednak sytuacja zmieniła się dramatycznie, gdy nastał pokój. W latach 90. XVII wieku Francja i Hiszpania zawarły porozumienie, co pozbawiło piratów ich głównego źródła dochodów. Rozpoczęły się polowania na piratów, a schwytanych wieszano. W 1697 roku Hiszpania ostatecznie przekazała wyspę Francji. Od tego momentu Tortuga przestała być znana jako piracka kryjówka, a jej legenda przetrwała jedynie w literaturze i filmach, często w bardziej lub mniej podkoloryzowanej formie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz więcej dowiedzieć się ciekawostek historycznych, zapraszam Cię do obserwowania mojego profilu. Hej!